Kto zagra w derbach Mediolanu? Inter i Milan mierzą się z koronawirusem. Juventus i Inter z najdroższymi drużynami w Serie A oraz o trenerach. Czy Andrea Pirlo to nowy Pep Guardiola? Na kogo stawia Fabio Capello? Oraz czy Sarri, Allegri i Spalletti wrócą niebawem do pracy? Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiornissimo amici sportivi, piątek 9 października 2020 roku. Witam Was bardzo serdecznie, piąty dzień tygodnia i ostatni w tym tygodniu poranny przegląd włoskiej prasy sportowej, więc musi być ciekawy. Serdecznie Was witam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy na Spotify oraz innych aplikacjach fundujących taką usługę jak odsłuchiwanie podcastów. Jesteśmy też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, a ja dzisiaj przypominam, dzisiaj wybaczacie mi przejęzyczenia, bo piąty dzień tygodnia, piąty raz wstawanie o pogańskiej porze to coś, co jest swego rodzaju wyzwaniem, ale wierzę, że zrozumiecie, co mam dla Was dzisiaj do powiedzenia, czy do Was do powiedzenia. Już zaczynam ten festiwal pomyłek. Spójrzmy na okładki w związku z tym, bez zbędnej zwłoki, okładki dzisiejszych dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz Quotidiano Sportivo. No dzisiaj, choćbym chciał, to nie mogę nie wspomnieć, niestety, o koronawirusie, ponieważ to jeden z głównych tematów, zwłaszcza Corriere dello Sport i Gazety, ale Tutto Sport skupia się na Pirlo, zresztą nie tylko ta gazeta, a Quotidiano Sportivo, mimo że o Formule 1, to jakieś tam wzmianki o Calcio również znajdziemy. Przyjrzyjmy się okładkom z bliska, zaczynając od Tutto Sport, ale zanim Wam go pokażę, zaproszę do subskrybowania tego kanału po raz ostatni w tym tygodniu. Kliknijcie też dzwonek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Tymczasem, słuchajcie, o czym turyński dziennik, o czym Tutto Sport? Tutto Sport publikuje wywiad z Mircea Lucescu, rumuńskim trenerem, który mówi: Pirlo jest niczym Pep Guardiola oraz Zizou. Lucescu, który miał okazję współpracować z Pirlo w Bresci w latach 90. Pamiętajmy, trenował ten zespół w latach 91-96. Zresztą sam przyznał, że Baronio i Pirlo byli jego dwoma pupilami i teraz mówi: Pirlo to charyzma, Pirlo to geniusz, Pirlo to fenomen. Bardzo chwali Andrea Pirlo. Zresztą, słuchajcie, niedługo obaj trenerzy zmierzą się ze sobą w Lidze Mistrzów z uwagi na to, że Lucescu dzisiaj trenuje Dynamo Kijów, który jest jednym z rywali Juventusu w Europie w tym sezonie. Oprócz tego Tutto Sport wspomina o dwóch nowych przypadkach zarażenia koronawirusem w Interze, Gagliardini oraz Nainggolan. Wzmianka również o Genoi, która niebawem, chyba w poniedziałek, jeśli się nie mylę, mierzy się w Weronie z Hellasem. No i cóż, zagra Primaverą z uwagi na to, że 17 zawodników jest wciąż nosicielami koronawirusa, a także wzmianka o Gojaku, który cieszy się, że dołączył do Torino. Takie historie w Tutto Sport. Corriere dello Sport, więc rzymska gazeta, derby antywirus, antywirusowe derby. No i właśnie, Inter z 4 zarażonymi, Ibra wciąż z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa. No ale włoska federacja piłkarska zapewnia: nie zatrzymujemy się, gramy, wszystko zgodnie z planem. Ale słuchajcie, zdjęcie numer 1, czy temat główny Corriere dzisiaj, który poruszymy na końcu, to 3 gigantów, którzy są gotowi wrócić na ławkę trenerską, czyli Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri oraz Spalletti. Oprócz tego wywiad z Capello, do którego nawiążemy, oraz o tym, że Juventus i Inter są najdroższe z perspektywy wartości piłkarzy, wyceny przez zresztą portal Transfermarkt.web w Serie A, tak? Ale zobaczymy, jak to wygląda w kontekście Europy. La Gazzetta dello Sport, różowy dziennik z Mediolanu, malati di derby, czyli chorzy na derby. O tym, o czym przed chwilą wspomniałem, o tym, w jakim składzie, w jakich składach podejdą do tego pojedynku obie drużyny. No i czy będziemy w stanie cieszyć się tym pojedynkiem w pełnym znaczeniu tego słowa. A także o Maurizio Sarrim, który być może wraca do trenerki, oraz o ostatnim roku w wykonaniu Piolego. No właśnie, ten film Piolego, bajka powiedzieć by się chciało Piolego, trwa i wygląda całkiem interesująco. Quotidiano Sportivo, temat Formuły 1 pozwólcie, że sobie odpuścimy, natomiast 2 wzmianki, a może 3 o Calcio. Po pierwsze Juve Napoli, mecz bez końca, mecz niekończący się, no bo cały czas nie znamy decyzji w sprawie wyniku tego meczu, czy będzie walkover, czy nie. Tymczasem włoska federacja piłkarska wszczyna śledztwo w sprawie tak zwanych uciekinierów legionierów Juventusu, tych piłkarzy, którzy zbyt wcześnie, mimo że bez konsekwencji zdrowotnych, sanitarnych, ale zbyt wcześnie opuścili kwarantannę bądź opuścili pierwotne miejsce odizolowania. Oprócz tego efekt koronawirusa na piłkarskim mercato, na przykład Real bez zakupów i w ogóle 43% o tyle spadły wydatki piłkarskich klubów w tym ekosystemie transferowym, a także wzmianka o zbliżających się derby Mediolanu. No to co, zaglądamy do środka? No to zaglądamy do środka. Zanim to zapraszam Was na calciosklep.com, czyli miejsce, w którym możecie znaleźć m.in. ciuszki w barwach klubowych, aczkolwiek fundujemy, przypominam, to są nasze autorskie projekty dedykowane kibicom, nie tylko Juventusu, ale też Interu, Milanu, Romy, a znajdziecie również dla Lazio wzór, dla sympatyków Lazio, ale to już wiecie, przypominam tym, którzy nie wiedzą. Tymczasem zaglądamy do środka dzienników. Zaczynamy od Corriere dello Sport oraz Interu, a w zasadzie Interu i Milanu. Skupmy się na derbach, które już 17 października. Tymczasem coraz więcej problemów ma Antonio Conte, ponieważ do Bastoniego i do Skriniara dołączają niestety Nainggolan i Gagliardini. To już alarm dla Interu. Wczoraj, no bo właśnie, co się wydarzyło? Wczoraj zdiagnozowano u tych dwóch zawodników koronawirusa, odbyli już kolejne badanie. Dzisiaj dowiemy się, jakie są jego wyniki, o czym zresztą wspomina La Gazzetta dello Sport, bo dla mediolańskiego dziennika derby Mediolanu nie mogą nie być głównym tematem w tym czasie, zwłaszcza że zostało ile? 8 dni do tego pojedynku, do tego starcia, no i Gazeta zadaje pytanie, kto tam będzie, kto się pojawi, no bo idąc od lewej, Bastoni to już wiemy, on nie wystąpi w tym meczu, podobnie jak Skriniar, czyli ten czwarty zawodnik od lewej, tu już wiemy, że oni wrócą po tych derbach Mediolanu, ponieważ dwa testy na obecność koronawirusa miały wynik pozytywny, w związku z tym tego już jesteśmy pewni, tymczasem Gagliardini i Nainggolan na razie po jednym teście i dzisiaj poznamy wyniki drugiego. Jeżeli będzie źle, czyli jeżeli będzie pozytywny wynik tego testu, oni również w derbach nie wystąpią. Tymczasem po stronie czerwono-czarnej Leo Duarte od 23 września w kwarantannie, w izolacji. Jego, jak zauważa Gazeta, nieobecność bardzo Milan odczuł z uwagi na to, że zbiegła się ona z tym, że Musacchio i Romagnoli wypadli ze składu. Zlatan Ibrahimović od 24 września ciągle z koronawirusem, jeszcze nie jest Szwed wyleczony, w sensie cały czas ma wirusa, on nie ma objawów, czuje się dobrze, ale nie może formalnie wystąpić oczywiście w derbach Mediolanu, dopóki wynik testu nie będzie negatywny. Co prawda do tej pory 4 mecze bez Szweda wygrane przez Milan, ale nie bez kłopotu. Kibice rossoneri zdecydowanie woleliby, żeby Ibra wrócił na derby, ale gdyby derby miały zostać rozegrane dzisiaj bądź jutro, jak by wyglądały składy? O tym również La Gazzetta dello Sport. Czy w sobotę 17 zobaczymy takie składy? Inter 3-4-1-2, Milan 4-2-3-1, no i bez tych zaznaczonych pionków czy piłkarzy na żółto, czyli Inter 2 defensorów, 2 pomocników. Tymczasem w drużynie Rossonerich jeden obrońca, Duarte i napastnik Zlatan Ibrahimović. No, Milan musiałby postawić, prawdopodobnie postawiłby na Leao. W ataku przewidywany Selemaker, Çalhanoglu i Diaz. Tymczasem nie ma Tonalego. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że Tonali marzy o tym, żeby, czy chciałby wystąpić w podstawowym składzie w meczu takiego kalibru. Tymczasem na razie Gazeta twierdzi, że rozpocząłby na ławce rezerwowych. W Interze od początku zobaczylibyśmy, zdaniem Gazety, m.in. Arturo Vidala, w ataku Lula, no i za plecami Barella. Z lewej strony Young, zresztą dzisiaj Corriere dello Sport tego wycinka nie mam, ale uważa, że Young jest jednym z najsłabszych w tym momencie, ciekawy jestem waszego zdania, elementów drużyny Interu, ponieważ nie udało się sprowadzić Emersona Palmieriego i Young w tym momencie nie należy do najmocniejszych punktów drużyny Antonio Conte. No ale dobrze, wróćmy jeszcze do tematu Ibrahimowicza i Milanu. Corriere dello Sport również o tym. Milan zaniepokojony o Ibrahimowicza, czeka na niego, ale na razie na 9 czy w zasadzie 8 Corriere dzisiaj też nie w formie. Dni do meczu derbowego Szwed, chociaż bezobjawowo i analizowany jego stan zdrowia codziennie, to jeszcze nie może wrócić do drużyny. Co ciekawe, Genoa, i tutaj też ten wycinek się załapał, zagra z Weronie Primaverą, 17 piłkarzy wciąż nosicielami koronawirusa, w związku z tym Daniele Faggiano, który jest dyrektorem sportowym, 42-latek, dyrektorem sportowym Genoi, przyznaje, że Genoa podejdzie do tego meczu, bo formalnie powinna to zrobić, ale wystawi graczy Primavery, co jest ciekawym ruchem i ten pojedynek może mieć swój ciekawy smaczek. Tymczasem Corriere wspomina, że Lazio również przeszło testy i wszyscy tam są zdrowi, nie ma koronawirusa, co jest pozytywną wiadomością. No i koronawirus jest teraz czym Serie A się mocno niepokoi. Corriere dello Sport publikuje wywiad z Fabio Capello, słuchajcie, który wypowiada się m.in. na ten temat. Fabio Capello nie jest absolutnie zwolennikiem, jak możecie domyślić się po tym tytule, artykułu, rozwiązania opartego o play-offy, bo pamiętajmy, w tle dzieje się dyskusja, czy odbywa się dyskusja na temat potencjalnych play-offów jako planu B na wypadek zatrzymania ligi. Decyzja, która może, czy powinna, jeżeli zostać podjęta, to najpóźniej do stycznia. Capello mówi: słuchajcie, piłkarze, dajcie, ocalcie nas, czy uratujcie nas od tej idei, od playoffów. No i o czym w tym wywiadzie Capello i dlaczego zwraca się w ogóle do piłkarzy? On apeluje, żeby piłkarze zachowywali się jak profesjonaliści. To m.in. trochę przytyczek w kierunku Juventusu. Przypomnijmy, prokuratura federalna wszczęła teraz postępowanie indywidualne wobec tych piłkarzy, którzy zbyt wcześnie, przed zielonym światłem lokalnych władz sanitarnych, czyli powiedzmy lokalnego sanepidu, opuścili J Hotel, czyli to miejsce oryginalnej izolacji, tak byśmy to nazwali. Niektórzy pojechali do domów, Cristiano Ronaldo na zgrupowanie reprezentacji, chociaż zdrowotnych konsekwencji to nie miało, ponieważ piłkarze są zdrowi, to z punktu widzenia protokołu złamali jego postanowienia. Capello mówi: zachowujmy się poważnie, zachowujmy się jak dorośli, bo jeśli nie, to będziemy musieli rozmawiać u Nowomiejskiego w przeglądzie prasy ciągle o koronawirusie, a nie chcemy tego. Prawie tak powiedział, na pewno chciał tak powiedzieć. Tymczasem wypowiedział się na temat wyniku meczu Juventusu z Napoli, że właśnie ze względu na to, że różne kluby różnie stosują się do różnych protokołów lokalnych, globalnych, krajowych, to mamy sytuację taką, jaką mamy teraz, musimy czekać na decyzję sędziego sportowego. Ta Serie A jest piękna, ale nienormalna, bardzo inna, bardzo różniąca się od tych, które oglądaliśmy w latach ubiegłych, mówi Capello. Po pierwsze, 5 zmian, które pomagają z pewnością trenerom, ale również puste stadiony, no i ten wszechobecny strach, niepokój, z którym się mierzymy. Na kogo stawia Fabio Capello? Fabio Capello stawia na Inter. Uważa, że Inter w tym momencie jest drużyną, którą ta squadra da battere, Włosi określają tak tą drużynę, która jest faworytem i którą trzeba pokonać, czyli w stylu bij mistrza. Inter mistrzem jeszcze nie jest, ale Fabio Capello twierdzi, że w odróżnieniu do Juventusu, który jest w tym momencie placem budowy Andrei Pirlo, Inter jest squadra kompleta, czyli drużyną kompletną, również dlatego, że nie udały się pewne transfery w sensie sprzedaży Radzurim, w związku z tym Conte może powiedzieć: dzisiaj mam więcej opcji, którymi mogę grać, ale jednym z największych zagrożeń zdaniem Fabio Capello jest, jak możecie się domyśleć, Atalanta. Pozostając na pół minuty jeszcze przy temacie koronawirusa, trwa burza, trwają dyskusje z uwagi na to, że Gabriele Gravina, który zresztą jest w izolacji w tym momencie, odparował jednemu z, powiedzmy, specjalistów do spraw jakby to nazwać, chorób zakaźnych, tak pewnie najprościej po polsku, który, on się nazywa Galli, ten pan infettivologo po włosku, który twierdził, że obecny protokół w ogóle nie chroni, w ogóle, że to jest jakaś farsa, że to jest ściema, że zbyt ogólne są zasady obecnego protokołu, do którego mają stosować się kluby i że to lokalne władze powinny mieć słusznie, tak jak w Neapolu ostatnie słowo. Gabriele Gravina odparował, że w ogóle nie podoba mu się taka narracja i że po to rozmawiali wcześniej z ministrem sportu, z ministrem zdrowia, żeby ustalić ten protokół i że on chroni tak, jak ma chronić. Wystarczy, że drużyny będą poważnie podchodzić do jego zapisów i się do niego stosować. O tym również La Gazzetta dello Sport, która zastanawia się jednak, czy ten protokół nie wymaga przepracowania z uwagi na to, że jeżeli mamy tyle interpretacji, jeżeli mamy taki bałagan i drużyny nie wiedzą, do których zasad czy do których zapisów, postanowień się stosować, no to albo coś tutaj się nie tak dzieje z systemem, w ogóle z podejściem Włochów do procedur, albo protokół faktycznie jest nieprecyzyjny. To na marginesie. Ja nie chcę rozmawiać w prasówce o koronawirusie i mam nadzieję, że derby Mediolanu odbędą się zgodnie z planem, bo chcemy wejść z live'em, pamiętajcie. Podobnie jak z meczem Napoli-Atalanta. Sadzimy się na dwa live'y z Wami, live'em Fuori Gioco. Więc miejmy nadzieję, że do tego dojdzie. Tymczasem Gazzetta dello Sport w bardzo ładny sposób i plastyczny przedstawia rok Piolego w Milanie. Zobaczcie, Un anno di Pioli. I w zasadzie ten film, czy bajka chciałoby się powiedzieć, począwszy, która zaczęła się od 9 października 2019 roku, kiedy Pioli został w Casa Milan zaprezentowany, no i trochę przeżył już w tym Milanie, bo zadebiutował remisem z Lecce na San Siro, ale pamiętamy 22 grudnia 2019 roku porażka 0-5 z Atalantą, disfatta epocale, czyli to upokorzenie, historyczne upokorzenie Milanu, po czym po lockdownie związanym z koronawirusem no już było tylko lepiej i jest coraz lepiej. Valorizzazione di tanti baby, sposób, w jaki Pioli współpracuje z młodymi graczami, w ogóle jak Milan zachowuje się wobec młodych graczy, ściągając ich z rynku, wychowując z piłkarskiego punktu widzenia. No i cóż, oprócz tego Pioli wytrzymał te wszystkie pogłoski o tym, że to Rangnick dołączy do zespołu Rossonerich, a dzisiaj jest pierwszy w lidze, pierwszy w tabeli i ma bogatsze i jakże ładnie wyglądające CV, kurikulum trenerskie. Milan jednak myśli o przyszłości. O tym Corriere dello Sport, Il Piano Milan, Subito i Rinnovi. Mowa o Gigio Donnarummie oraz Çalhanoglu, którym kończą się kontrakty powoli. Donnarumma już w przyszłym roku, no i Corriere mówi o tym, że Milan nie tylko chce sprowadzać nowych piłkarzy, ale zatrzymywać tych, którzy są cenni. Donnarumma, no właśnie, problemem jest pensja. Zobaczcie, 6 milionów euro netto rocznie i Mino Raiola, który będzie oczekiwał podwyżki od Rossonerich, mimo że to już naprawdę wysoka pensja. Çalhanoglu dla porównania w tym obecnie zarabia 2,5 miliona euro netto rocznie i oczekuje podwojenia pensji, jeżeli miałby zostać w Milanie. Milanie, który uważa go za jeden z filarów. Przypomnijmy, sporo artykułów w minionych dniach o tym, że pod nieobecność Ibrahimowicza to właśnie Turek jest tym, który ciągnie drużynę za sobą. Mówiło się, że Colombo zastąpi Ibrahimowicza w ataku, ale na razie to Çalhanoglu zdecydowanie jest tym liderem, na którego Rossoneri mogą liczyć. Ale to nie znaczy, że Milan nie patrzy też na Mercato, bo Corriere dello Sport zaraz pod tym artykułem wspomina o piłkarzu Marsylii, Florian Thauvin, słuchajcie, Francuz, który wyceniany jest obecnie przez francuski klub na 15 milionów euro i zwrócił uwagę Rossonerich, tym bardziej, że oprócz tego, że miał mocny, czy ma mocny start w tym sezonie, już 2 gole i 3 asysty, w ligę. Milan chciałby sprowadzić go na sprytnych zasadach, bo chciałby zaczaić się na niego w styczniu i dogadać tak, żeby w przyszłym roku nie musieć płacić za niego ani eurocenta. Gdyby teraz, czy gdyby w styczniu chcieć go sprowadzić, to 15 milionów, no może trochę taniej, z uwagi na to, że w styczniu ostatnia szansa, w przypadku nieprzedłużenia oczywiście kontraktu, ostatnia szansa dla Marsylii, żeby coś na nim zarobić i Milan chciałby o tego zawodnika się postarać. To jest skrzydłowy napastnik, skrzydłowy ofensywny, grający w barwach Marsylii. No i cóż, 27 lat, więc jeszcze kilka lat dobrych gry przed nim. Zobaczymy. Widać, że Milan odważnie na piłkarskim mercato i wzmacnia nie tylko defensywę, w której potrzebuje, pamiętajmy, że Pioli powiedział, potrzeba nam centrale, czyli obrońcy środkowego, tymczasem Milan sadzi się ciągle i wzmacnia atak. Jeżeli o ataku mowa, przechodząc może płynnie do Fiorentiny, płynnie od strony tematu ataku, Corriere dello Sport mówi o Boeingu 777 w postaci Ribéry'ego i Callejona. Czemu 777? No bo Callejon wybiera numer 77 na koszulce i we dwóch tworzą 3 siódemki. Corriere i ten artykuł skupiony na tym, że Callejon ma być wsparciem dla Ribéry'ego w ataku Violi. Od jutra powinien być już do dyspozycji Jakiniego, trenera Fiorentiny. Callejon, który, przypomnijmy, uzupełnia skład Violi po tym, jak odszedł z niego z drużyny Federico Chiesa, chociaż podkreśla, ja nie przychodzę tutaj jako zastępca czy następca tym bardziej młodego Chiesy, ja przychodzę tutaj, żeby pisać swoją historię. Historię w Fiorentinie chce napisać również Vlahović, który zmierzył się w tym sezonie już ze skrajnymi ocenami. 20-latek, napastnik drużyny U21 Serbii, z jednej strony krytykowany za mecz z kim to było, bodajże z Interem, z drugiej strony zawodnik, który no właśnie chciałby napisać swoją historię i chciałby być tym napastnikiem, który dostarczy Fiorentinie przynajmniej kilkanaście goli, a być może nawet 20, w każdym razie chciałby być tym L'uomo di più, czy L'uomo in più, jak pisze Corriere dello Sport, oraz zawodnikiem, napastnikiem, który nie będzie tak krytykowany jak ostatnio, chociaż ostatni mecz mu całkiem wyszedł, ale który skończy sezon, no tak jak wspomniałem, z przynajmniej dwucyfrowym wynikiem, będzie bomberem fioletowych. No i zobaczymy, czy faktycznie będzie tym kolejnym elementem układanki oprócz Callejona i Ribéry'ego, który będzie stanowił o sile napadu. Gazzetta dello Sport skupia się z kolei na napadzie Napoli. Po raz kolejny rozrysowuje taktykę, ale teraz skupia się na Bakayoko. Bakayoko, który dołącza do Napoli i od razu ma być do dyspozycji Gennaro Gattuso w meczu z Atalantą. Może okazać się istotnym elementem, tym bardziej, że Gazeta pisze, że gdyby chcieć wskazać 3 elementy kluczowe w tym momencie dla Napoli, to byliby to Koulibaly, Bakayoko i Osimhen. Zobaczcie po prawej stronie, pozwoliłem sobie przybliżyć ten fragment, czy ten obrazek z tablicy. To jest ten kręgosłup od obrony do ataku. Gazeta rozrysowuje atak w kierunku na dół, więc zobaczcie, różne warianty gry dla Gennaro Gattuso, ale w artykule możemy przeczytać, że jeżeli chciałby Gattuso wykorzystać w pełni potencjał składu, który ma w tym momencie do dyspozycji, to powinien grać 4-2-3-1, bo wtedy Bakayoko razem z Fabianem, później Zieliński, Mertens i Lozano, no i Osimhen na szpicy. Co ciekawe, próbuje Gazeta wkomponować jeszcze pytanie, które może wymieniać się pozycjami z Osimhenem w tym układzie 4-2-3-1, ale Bakayoko ma być jednym z głównych elementów i razem, tak jak w tym artykule jest fajnie napisane, adesso il Napoli mette i muscoli, czyli stawia na muskuły, czy pręży muskuły, a w zasadzie wystawia muskuły na boisko. No i właśnie Koulibaly, kawał chłopa, Bakayoko, również Francuz z dobrymi warunkami fizycznymi, Osimhen, pamiętamy, już nawet Gazeta pisała o rozmiarze jego buta, którzy mieliby być tymi ofensywnymi, nie tylko ofensywnymi, ale głównymi elementami drużyny Gattuso. O tym również Corriere dello Sport, ale już w kontekście meczu z Atalantą. Bakayoko missione gasp. Bakayoko ma wystąpić, o ile będzie to faktycznie ustawienie 4-2-3-1, bo zobaczcie, Corriere przewiduje, że gdyby Gennaro Gattuso postawił na 4-3-3, no to Bakayoko wszedłby raczej z ławki rezerwowych. 17 października, podobnie jak derby Mediolanu, wcześniej o 15 mecz Napoli-Atalanta. Dla Dea pojawi się w Neapolu. Być może tym razem dojdzie do meczu Azzurich i nie uciekną, czy pojawią się na boisku. To taki psztyczek w nos od kibica Juventusu, ale rozumiem okoliczności, zwłaszcza że cały czas nie wiemy, jaki wynik tego meczu, czy to będzie walkover, czy nie. Tego mamy dowiedzieć się w przyszłym tygodniu, ponieważ sędzia sportowy poprosił o odłożenie, odroczenie, czy przedłużenie tego terminu wydania decyzji o kilka dni, ponieważ potrzebne są jakieś dodatkowe analizy dokumentów, które analizuje. Zobaczymy. Jeszcze może w temacie Napoli. W Corriere dello Sport opublikowano wywiad ze Zbigniewem Bońkiem o Arku Miliku. Boniek, la vicenda Milik sconfitta per tutti, czyli to, co wydarzyło się z Milikiem, to porażka nas wszystkich. Boniek, który naturalnie wstawia się za swoim rodakiem, za Arkadiuszem Milikiem, mówi: to sytuacja absurdalna i bolesna. Życzę, żeby Arek jak najszybciej znalazł rozwiązanie, znalazł jej wyjście, być może już w styczniu, bo o tym mowa, że co prawda teraz Milik jest wykluczony ze składu czy z drużyny uprawnionej, czy z listy piłkarzy uprawnionych do gry, zarówno w Serie A, jak i tym bardziej Lidze Mistrzów. I to jest szkoda dla wszystkich, zdaniem Bońka, również dla Napoli, które mogło jeszcze w tym sezonie skorzystać z usług Polaka, ale to też kwestia zasad, wiemy o tym. Aurelio De Laurentiis, zresztą polecam Wam wtorkowy odcinek programu Kurwa Sud na kanale sportowym, gdzie panowie Pol, Długosz i Borkowski rozmawiali o właśnie między innymi Arkadiuszu Miliku i o tym, dlaczego tak wydarzyło się, jak się wydarzyło. Odsyłam Was do tego odcinka, polecam. Tymczasem co dalej? No właśnie, zobaczymy w styczniu, czy Napoli zechce pozbyć się Milika z listy płac i sprzeda go do któregoś z klubów, czy też Milik po prostu podpisze kontrakt jako wolny agent uprawniający go do zmiany barw klubowych latem. I wtedy Napoli po prostu się z nim pożegna. Przejdźmy do świata biało-czarnego, Juventus, i zacznijmy od Corriere dello Sport, w którym opublikowano wywiad z Danilo, z Brazylijczykiem Danilo, który zwraca uwagę na to samo, co powiedział Mircea Lucescu w Tutto Sport, czyli że Andrea Pirlo przypomina mu Pepa Guardiolę. Pepa Guardiola, z którym zresztą Danilo współpracował, ale Danilo, który ma coraz wyższe ostatnio noty w Serie A, mówi: to przyjemność pracować z Pirlo, ponieważ przypomina mi to czasy z City, gdzie podobny futbol grałem pod okiem Pepa Guardioli. Futbol oparty na posiadaniu piłki, na wysokim pressingu, na szybkim rozgrywaniu piłki. Pirlo w mojej ocenie jest trenerem nowoczesnym, chociaż bez przesadnego doświadczenia, choć to eufemizm. To widać, że ma pomysł na grę i ja w tym systemie, ja w tym pomyśle czuję się bardzo dobrze. Pamiętacie, któregoś dnia rozmawialiśmy o tym, że zaskakujące być może dla niektórych kibiców Juventusu i w ogóle obserwatorów calcio statystyki Danilo w tym sezonie, najwięcej podań w ogóle w Serie A, najwięcej piłek właśnie przez niego przechodzi. No i Danilo, który w tym momencie krzywa zdecydowanie wzrostowa, rosnąca, tak się mówi, w kontekście jego prestacjoni, występów, tego jak to wszystko wygląda, trzeba się bacznie przyglądać temu, zwłaszcza ci, którzy obserwują Juventus, jak to będzie wyglądało w kolejnych meczach. Ja przyznam, że nie zauważyłem aż tak tego w pierwszych dwóch meczach, ale to dlatego, może to wynikać z mojej ignorancji, to absolutnie nie dlatego, że tego nie było widać, i zamierzam się Brazylijczykowi przyglądać. A czy Pirlo będzie nowym Guardiolą? Kto wie, no zbyt wcześnie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, i zbyt wcześnie być może ferowane wyroki i te pochwały pod adresem Pirlo, oby to się spełniło. Ja jako fan Juventusu pewnie chciałbym, żeby tak było, tym bardziej, że pamiętam dywagację, czy Sarri, czy Guardiola, i to jak chciałem, żeby Guardiola dołączył do Juventusu. Być może Juventus ma swojego lokalnego Guardiolę, ale to jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie. Jedna jaskółka, powiedzmy, jedna Sampdoria wiosny nie czyni, co pokazał już mecz z Romą. Zobaczymy, co dalej. Tymczasem w La Gazzecie dello Sport mowa o Igorze Tudorze, czyli w ogóle dzisiaj o trenerach jest wyjątkowo dużo w obu dziennikach, więcej niż o piłkarzach, no ale to ciekawa strona również dzienników. Tudor, który jest più anomalo e amato, czyli anomalny, nienormalny i kochany. Zwłaszcza, bo tutaj o czym ten artykuł, wzmianka o tym meczu towarzyskim, o którym opowiadałem wam wczoraj, czyli potyczce pomiędzy kierownictwem Juventusu a sztabem technicznym. Tudor wystąpił w obronie, no i zaliczył taką interwencję w stylu dawnego Tudora. Zresztą gazety pisały, możecie zobaczyć na YouTubie, na kanale Juventusu skrót z tego meczu. Pirlo z asystą, w ogóle w stylu starego Pirlo, Nedved w stylu dawnego Nedveda, bieg, agresja, no i Tudor, interwencja. I ten artykuł o tym, że Tudor ma, pamiętajmy, pomóc obrońcom Juventusu, pomóc być lepszymi obrońcami, czy lepszą defensywą, lepiej grać niż w zeszłym sezonie, kiedy to Juventus stracił chyba ponad 40 bramek, jeśli się nie mylę. W każdym razie zdecydowanie więcej, najwięcej od sezonu, już nie pamiętam nawet którego, od 5 lat chyba. W każdym razie Tudor pracuje z obrońcami, Tudor ma być pomocą, czy jest pomocą Pirlo, no i jest tym kochanym drugim trenerem przez kibiców. A jeśli o obrońcach mowa, drugą fazę rehabilitacji zaczyna Matthijs de Ligt. De Ligt, który zaczyna mecz w fazie drugiej, partita la fase due, w zasadzie partita to nie mecz, tylko w tym kontekście, że rozpoczęła się faza druga. Co w tym artykule? Po pierwsze, De Ligt trenuje już z piłką, zresztą wrzucił na Instagram post, w którym opowiedział o tym, i za mniej więcej miesiąc jest spodziewany już na boisku. De Ligt wróci w połowie listopada, ominie tymczasem mecze z Crotone, Weroną, Specją i Lazio w lidze włoskiej i w Lidze Mistrzów z Dynamem Kijów, wielki mecz na Allianz Stadium z Barceloną oraz wyjazdowy w Węgrzech z drużyną Ferencváros. Te mecze go ominą, ale później wraca, no i miejmy nadzieję, że będzie to powrót w dobrym stylu. Tymczasem problemy Cristiano Ronaldo i Douglasa Costy. Obaj zostali obrabowani. O tym Corriere dello Sport. Włamali się złodzieje do domów CR7 i Douglasa Derubati. Ale dwa zgoła, czy absolutnie różne przypadki z uwagi na to, że Cristiano Ronaldo, chodzi o dom w Portugalii, kiedy był na zgrupowaniu reprezentacji Portugalii, ktoś włamał się, podobno już go namierzyli, ale jeszcze nikt nie został aresztowany. Ktoś włamał się do domu Portugalczyka, wchodząc przez otwartą bramę garażu, która nie wiadomo dlaczego była otwarta, i co ukradł? Ukradł jakieś drobiazgi i przede wszystkim koszulkę z autografem. To ciekawe. Tymczasem Douglas Costa, splądrowano jego dom w Turynie, dom przy Via Lagrange, i ukradziono mu w sumie środki o wartości 300 000 euro, więc jemu wyczyścili dom. Więc mówię, zgoła różne przypadki, ale to taka notka na marginesie, więc takie rzeczy również się dzieją w Serie A. W Serie A, która ma dwóch reprezentantów w pierwszej 11 najbardziej wartościowych drużyn w Europie. Spójrzcie na ten artykuł Corriere dello Sport. Najdroższym w tym momencie klubem jest Liverpool. Mowa oczywiście o wycenie czy wartości drużyny według kalkulacji Transfermarkt tego portalu. Na miejscu 11 Juventus, na miejscu 12 zaraz za Juventusem Inter, tylko 5 milionów różnicy, to jest ciekawe. Inter zredukował tę różnicę. Natomiast Liverpool, później mamy Manchester City, Barcelona i tak dalej. Nie będę czytał tego wszystkiego, widzicie to jak na dłoni. Tymczasem w Serie A Juventus oczywiście pierwszy, Inter drugi, Napoli, Milan, Atalanta, Lazio, Roma, Fiorentina, Sassuolo i tak dalej. Lista po prawej stronie. Pewnie wrzucimy to dzisiaj na Facebooka, więc zapraszam na nasz fanpage na Facebooku. Przyjrzyjcie się temu z bliska. No i właśnie, są to wyższe wartości drużyn, jak zauważa Corriere dello Sport, zwłaszcza jeśli chodzi o Inter, który zredukował tę różnicę do Juventusu i dzisiaj ma dużo bardziej wartościową drużynę, również wynika ten fakt z tego, że Inter nie zrealizował niektórych sprzedaży, w związku z tym piłkarze, którzy pozostali w drużynie, m.in. Perisic, podnoszą wartość jej całkowitą. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o Serie A i ciekawostki wokół ligi, Gazeta dello Sport zauważa, że coraz więcej gra w Serie A obcokrajowców. Zwróćcie uwagę na tę rozkładówkę. Cię mondo in Serie A, cały świat w Serie A. Serie A zaraz po Premier League pod względem liczby czy procentu obcokrajowców w przekroju składów drużyn ligi. Słuchajcie, najwięcej Brazylijczyków, czyli 5 krajów, które po prawej stronie, te dwie szpalty, te dwie kolumny, 5 krajów, które eksportują zawodników w największym stopniu, to Brazylia, 33 Brazylijczyków w Serie A, Francja, najwięcej Francuzów w Premier League, ale 22 w Serie A, Argentyna, 27 w Serie A, czyli Ameryka Południowa w zasadzie rządzi w lidze włoskiej, później Hiszpania, Premier League, 27 graczy z Hiszpanii oraz 21 w Serie A, no i Holandia 16 i 19. Słuchajcie, 40% i to jest coraz niższy odsetek, 40, niewiele ponad 40% Włochów grających w Serie A odpływają Włosi, a w zasadzie napływają obcokrajowcy. Czy waszym zdaniem to dobry trend, czy też Włosi powinni stawiać na swoich connacjonali, czyli na swoich rodaków? Oto jest pytanie. Czy liga zyskuje na tym, że obcokrajowcy do niej dołączają, czy też na tym traci? Ostatni temat na dzisiaj to trenerzy, a w zasadzie bezrobotni trenerzy, wielcy bezrobotni. O tym przede wszystkim Corriere, ale za chwilę pokażę wam też gazetę. Uwaga na tych niezatrudnionych, czyli Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri oraz Spalletti, przy czym tylko tych dwóch ostatnich pobiera jeszcze pensje ze swoich byłych klubów. Allegri już rozwiązał kontrakt z Juventusem i pensji nie dostaje. Sarri jeszcze 6 milionów rocznie, natomiast Spalletti jeszcze z ważnym kontraktem z Interem 5,5 miliona, ale wszyscy trzej mogą zdaniem Corriere wrócić na ławkę trenerską. Najprędzej Sarri i Allegri. Sarri, który sadzi się na powrót na ławkę trenerską i marzy o Fiorentinie. Zresztą jego przyjaciel wczoraj udzielił wywiadu Tutto Sport, w którym powiedział, że no, zarówno on, jak i sam trener chciałby zasiąść na ławce trenerskiej Florencji, we Florencji. Pytanie tylko, czy klub zrezygnuje z usług Jakiniego. Ale o tym również Gazzetta dello Sport, czyli Fantasma di Sarri sul campionato, duch Sarriego w lidze. I również o tym po wczorajszym Tutto Sporcie, że Włoch może wrócić na ławkę trenerską, co oznaczałoby również trochę oddech finansowy dla Juventusu, bo wówczas kontrakt zostałby rozwiązany i według kalkulacji gazet Juventus oszczędziłby nawet 20 milionów euro. Zdaniem gazety na Maurizio Sarriego ma chęć Roma i Fiorentina. Roma, która już była łączona z Massimiliano Allegrim, teraz z Maurizio Sarrim, no ale ta Fiorentina jest klubem najczęściej pojawiającym się w tych spekulacjach, w tych dywagacjach w kontekście przyszłości trenera, byłego trenera Juventusu, obecnie bezrobotnego, ale pobierającego całkiem tłustą pensję z kas bianconerich. Oprócz tego Gazeta zwraca uwagę, że wielkimi niezatrudnionymi są oprócz Spallettiego i Allegriego i Sarriego również Rangnick i Pochettino. Pytanie, czy znajdą swojego pracodawcę w najbliższym czasie. Amici Sportivi, nadszedł czas na pożegnanie, krótkie, ale jednak. Bardzo dziękuję wam za ten tydzień. Dziękuję, że byliście ze mną. Jest nas już na kanale YouTube Amici Sportivi ponad 1700, bardzo się cieszę, ale zapraszam do subskrypcji i dziękuję za wszystkie subskrypcje, które klikacie, za wszystkie dzwonki, które zaznaczacie i za to, że jesteście z nami. Życzę wam miłego piątku, udanego weekendu. Być może wjedziemy z live Fury Gioco podczas meczu Polska-Włochy, to już w tę niedzielę wieczorem, no ciekawy pojedynek i ciekawe, jak Roberto Mancini poradzi sobie z kadrą, czy poradzi sobie z kadrą Jerzego Brzęczka, czy też wręcz odwrotnie. Udanego weekendu, odpocznijcie trochę, no i czekam na was oprócz weekendu w poniedziałek o 8:30, wtedy znów poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Polecajcie nas. Buona giornata, amici sportivi. Ciao, grazie.